Drugi miesiąc. Emma niedawno rozpoczęła drugi miesiąc życia. Miała więc trochę czasu, by dostosować się do nowego otoczenia, a przede wszystkim lepiej poznać rodziców. Teraz zdaje się mówić: odpoczęłam już po ciężkiej podróży, rozejrzałam się i czekam na propozycję. Jedną z ciekawszych okazuje się rozmowa z mamą. W drugim miesiącu życia dzieci zaczynają bawić się swoim głosem. Emma wymawia głównie samogłoski i wydaje gardłowe dźwięki nazywane głużeniem. Dobrym pomysłem jest także zabawa z pszczołą. To stwór tak ciekawy, że warto skupić na nim przez chwilę uwagę, a nawet powodzić za nim wzrokiem. Swoją aprobatę dla zabawy Emma wyraża uśmiechem. Nie jest to już przypadkowy grymas, tylko wyraz prawdziwej radości. Jednak wciąż najbardziej fascynująca dla dziewczynki jest twarz mamy, a jej ramiona nadal są najbezpieczniejszym miejscem na ziemi. Drugi miesiąc ma szczególne znaczenie ze względu na zmiany w funkcjonowaniu układu immunologicznego. Noworodek, rodząc się, dysponuje przede wszystkim wrodzonym układem odporności, czyli takim, który rozwinął się podczas życia płodowego, oraz wyposażony jest w przeciwciała, które podczas ciąży zostały przekazane od matki przez łożysko do płodu. Po urodzeniu dziecka, na skutek kontaktu z otoczeniem i z drobnoustrojami, które w tym otoczeniu przebywają, dziecko rozwija tak zwany nabyty układ odporności, czyli komórki aktywne immunologicznie uczą się na skutek kontaktu z drobnoustrojami szybkiej reakcji w przypadku powtórnego kontaktu. Takie zjawisko nazywamy pamięcią immunologiczną. Dodatkowym elementem nabytego układu odporności są tak zwane przeciwciała, czyli substancje produkowane przez komórki immunologiczne, które rozpoznają swoiście, specyficznie drobnoustroje i unieruchamiają je lub wręcz uniemożliwiają im życie. Rozpoczyna się od drugiego miesiąca zjawisko, które nazywamy luką immunologiczną. W tym okresie noworodek jest stopniowo pozbawiany specyficznej ochrony, jaką zapewniają przeciwciała od matczyny, a jednocześnie nie ma jeszcze własnych przeciwciał albo produkuje je jeszcze w bardzo niewielkim stopniu przeciwko drobnoustrojom, które mogą zaatakować jego organizm. Luka odpornościowa jest uzupełniana przez karmienie piersią. Karmienie piersią powoduje wzmocnienie układu odporności, szczególnie na terenie przewodu pokarmowego. Na terenie jelit znajdują się duże skupiska tkanki immunologicznej, które niezwykle istotny wpływ mają na rozwój układu odporności. Luka odpornościowa trwa do około 6 miesiąca życia. Po tym okresie rozpoczyna się stopniowe dojrzewanie układu odporności w każdym z trzech jego obszarów, a więc rozpoczyna się produkcja bardziej specyficznych, dojrzalszych przeciwciał skierowanych przeciwko konkretnym drobnoustrojom. Wzmacniają się i dojrzewają komórki, które aktywnie niszczą wirusy i bakterie, jak również pojawiają się komórki pamięci immunologicznej. Dziewczynka jest bardziej ruchliwa niż w poprzednim miesiącu, chociaż jej ruchy wciąż są bardzo nieskoordynowane. Rączki nie są już zaciśnięte, jak w pierwszych dniach po urodzeniu. Powoli się otwierają, ale dziecko nie potrafi ich zacisnąć na zabawce w sposób celowy. Emmie udaje się za to przez chwilę utrzymać głowę w pozycji pionowej oraz podnieść ją z pozycji na brzuchu. Na razie jednak jej mięśnie nie są tak mocne, by to ćwiczenie sprawiało dziewczynce przyjemność. U dwumiesięcznego dziecka jest już bardzo łatwo dostrzec poszczególne fazy aktywności. Koło drugiego miesiąca życia rodzice bez problemu mogą zauważyć, kiedy maluch śpi, a kiedy czuwa, kiedy jest aktywny i gotowy do zabawy. Sen dziecka różni się od snu dorosłej osoby, ale można w nim zaobserwować
zmieniające się stany. Pierwszy stan to sen głęboki. Dziecko nie porusza się zupełnie, nie widać ruchów gałek ocznych. Oddech jest regularny. Na twarzy nie pojawia się prawie żaden grymas, czasem pojawia się w regularnych odstępach odruch ssania. Dziecko nie reaguje również na dźwięki z zewnątrz, nagły dzwonek, grzechotka, raczej nie wybudzą malucha. Zdarza się, że w czasie głębokiego snu pojawi się nagły odruch, moro, takie drżenie, ale dziecka to zupełnie nie budzi. Kolejną fazą snu jest sen płytki. Dziecko w czasie snu może się dość gwałtownie poruszać, ale ten ruch go nie wybudza. Widzimy nieregularny oddech. Na jego twarzy pojawia się mimowolny uśmiech, czasem grymas, czasem dziecko wydaje dźwięki. Widać wyraźnie ruchy gałek ocznych. Dziecko reaguje również na dźwięki z otoczenia, może na chwilę otworzyć oczy, ale nadal pozostaje w fazie snu płytkiego. Kolejna faza snu to senność. Dziecko potrafi płynnie przejść od snu płytkiego do senności. Zaczyna się dość płynnie poruszać, jego oczy otwierają się, ale ciężkie powieki nadal opadają. Widać nieregularny oddech i to, co jest najbardziej charakterystyczne, to właśnie to opadanie powiek. Pojawia się ziewanie, a jeśli zostanie podrażniona okolica ust, dziecko zaczyna rytmicznie ssać. Spokojne czuwanie to kolejny stan, który u noworodka trwa dość krótko, natomiast u dziecka dwumiesięcznego i starszego coraz dłużej. Rodzice najbardziej lubią ten czas, ponieważ dziecko ma szeroko otwarte oczy. Oczy są szkliste, wpatrzone w jeden punkt. Jest tak skoncentrowany, że jego ciało prawie w ogóle się nie porusza. Ma dość regularny oddech i fantastycznie reaguje na wszystko, co pojawi się w jego otoczeniu. Na różne dźwięki, grzechotki. Wszystko to potrafi doskonale zauważyć. Stan piąty to marudzenie. Dziecko jest dość aktywne, porusza się płynnie, jego twarz czasem pozostaje w bezruchu, a czasem pojawiają się grymasy. Może pojawić się przelotny krzyk, czasem mylony z płaczem, ale dziecko dość łatwo się uspokaja. Potrafi samo się uspokoić poprzez włożenie rączki do buzi, poprzez dostrzeżenie czegoś w okolicy. Jego oddech jest nieregularny, ruchy dość płynne, ale jednak bez pomocy rodziców rzadko przechodzi do stanu snu, raczej zaczyna płakać. Płacz jest naturalnym sygnałem alarmowym dziecka. Tylko tak potrafi nas wezwać. Dziecko zwykle gwałtownie się porusza. Jego oczy są albo mocno zaciśnięte, albo szeroko otwarte, ale takie jakby niewidzące. Charakterystyczny jest kolor skóry dziecka, zwykle żywo-czerwony. Dziecko wydaje jednostajne odgłosy, wołania o pomoc, jeśli ta pomoc nie nadchodzi, płacze coraz bardziej. Zwykle samodzielnie nie potrafi się uspokoić, wtedy nawet krótkie ssanie dłoni pomaga. Obserwując niemowlę, uczymy się rozpoznawać jego stany. To pozwala nam lepiej nasze działania dostosować do jego potrzeb.